Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy mówić o ptasich zalotach. Cóż to są te ptasie zaloty, proszę Państwa? Już wzmianki były u nas 14 lutego. No to jest dzisiaj, 14 lutego, to dziś, tak. No, 14 lutego, proszę Państwa, 14 lutego. Proszę Państwa, 14 lutego to dziś jedna z najważniejszych dat w kalendarzu handlowym. W handlowym kalendarzu zakochani celebrują się na różne sposoby. Wysyłają kartki, obdarowują się prezentami, wychodzą na romantyczne kolacje. Jedni czekają na dzień z utęsknieniem, inni grymaszą, a sprzedawcy tylko zacierają ręce. Odpowiadając na pytanie, skąd się wzięły walentynki, historycy mają twardy orzech do zgryzienia. Wersji jest kilka i do żadnej nie można mieć 100% pewności. A to chodzi. Będziemy mieli historię na żywo, opowiadana, podczytywana, bo do 16 biblioteka zaraz będzie zamknięta. To albo Michnik gości, albo dzisiaj zdaje się, że z biblioteki przyjdzie ktoś. Będą jeść, będą pić. No, także my, proszę Państwa, jak takie wolne gadanie jest, to sobie pogadamy. Ale nawet wtedy, kiedy jest takie gadanie, to nas będą tu podsłuchiwać, bo już tu dwie baby przychodziły, to chyba były te dyrektorki. Będą ciekawskie. Co my tu robimy? Ale zdaje się ruski, proszę Państwa, tutaj też słyszałam. Mają pracę Rosjanie. Czyli 14 lutego to jest jedna z najważniejszych dat w kalendarzu handlowym. Kalendarzu. Zakochani celebrują się na różny sposób. Czytałyśmy jeszcze raz Newsweek, ptasie zaloty, rytuały pogańskie, kult chrześcijańskiego świętego, a może to zasługa angielskiego poety. Historycy spierają się, skąd wzięły się walentynki. Wiadomo, że z pogaństwa. No, a skąd się wzięły, to przecież ewolucja jak przebiegała. Prawda, to jest Newsweek. 11 do 17 lutego 2019, numer 7. Newsweek, proszę Państwa, 11 do 7. Także popatrzmy, co tutaj oni wyprawiają.